Seniorzy ze Spółdzielczego Domu Kultury w Wieluniu wybrali się po raz drugi na 6. edycję muzycznego przeglądu pod tytułem Popołudnie z nostalgią. Spotkanie odbywało się w Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu. Zadaniem uczestników było wykonanie dwóch utworów muzycznych w stylu lat 80. Występ w Sieradzu poprzedziło oczywiście wiele prób, podczas których seniorzy przygotowywali się do sieradzkiego występu. Przygotowaliśmy utwór pod tytułem Gdzie się podziały tamte prywatki, niezapomniane, a drugi utwór, jaki będziemy wykonywać, to Nie liczę godzin i lat. Jest wielka radość w tym, że możemy się pokazać, w tym, że jesteśmy też otwarci na to, na nowe rzeczy. Ja przynajmniej, dla mnie to jest niesamowite doświadczenie pracować z taką grupą i widzieć ich otwarcie. Stres pewnie jest, ale pewnie taki mobilizacyjny bardzo. Próby trwały około miesiąc. Mniej, troszeczkę mniej, ale tak plus minus spotykaliśmy się przez 4 tygodnie. No i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Myślę, że fajna zabawa z tego wyszła i fajne doświadczenie. Utwory są dość trudne jak na nasz wiek, ale poza tym uważamy, że damy sobie radę. Nasza pani maestro prowadzi nas świetnie. Powiem, że mamy chęć po prostu zająć jakieś miejsce. Popisania się. Będziemy się popisywać, tak. Jak nas nie zje trema, to wyjdziemy dobrze. Czy ktoś z Państwa już był kiedyś w Sieradzu na występach po południu z nostalgią? Jakie wrażenia, jakie odczucia? No wtedy jeszcze nie byliśmy tak przygotowani, bo to było amatorsko tak bardziej, jeszcze bardziej, a teraz to już trochę lepiej się czujemy z tą panią Olą. W klubie śpiewamy i bardzo często na tych spotkaniach lubimy śpiewać, no tylko że no, nie zawsze nam tak dobrze wychodzi, ale śpiewamy. Mamy słowniki i jedziemy kulturalne i oświatowe piosenki, staropolskie, nowe, ludowe, cały gam, cała wielka gama. Na scenie zaprezentowały się zespoły i soliści z Łęczycy, Pabijań z Wielunia oraz Sieradza. Występujący seniorzy mają duże możliwości wokalne, nie brak im fantazji i doskonale czują się na scenie. Wieluńska reprezentacja nie stanęła jednak na podium, ale i tak była bardzo zadowolona ze swojego występu. Byli w pełni zaangażowani w powierzone im zadania i jak zawsze zgrani.